Dzień dobry Państwu, witam. Dzisiaj jest czwartek, 21 dzień marca. Proszę Państwa, znowu o tych wszystkich rzeczach związanych z naszą walką z klimatem. Myślę, że dobrze się dzieje, że coraz więcej jest głosów, które pokazują, jakie to jest szaleństwo. Coraz więcej jest głosów, które mówią o tym, że jest to oparte nie na żadnej nauce, lecz na fałszywych założeniach, na doktrynie, która została przyjęta z powodów pseudonaukowych. Że jeżeli zaczniemy rozmawiać z naukowcami, to oni mówią, że no tak, Bogiem ma prawdą, jest związek na przykład między temperaturą a dwutlenkiem, zawartością dwutlenku węgla w atmosferze, ale jest to związek odwrotny, to znaczy jeżeli temperatura się podnosi, to tego dwutlenku węgla tam jest, się to, ta ilość zmienia, a nie to, że ilość dwutlenku węgla zmienia temperaturę. Na temperaturę, na klimat na naszej planecie oddziałują o wiele większe siły niż ta nasza produkcja dwutlenku węgla. Zresztą, proszę Państwa, nawet gdyby przyjąć, że to jest ten dwutlenek węgla, to sam fakt, że największym emitentem tego dwutlenku węgla są Chiny i no to my, to co my robimy tutaj w Kanadzie, obniżając te emisje, to jest po prostu strzelanie sobie w stopę. Ja nie będę Państwu tych wszystkich argumentów przytaczał, ale zachęcam Państwa do jednego, żebyście sobie poszukali w literaturze, w internecie, bo coraz częściej są dostępne właśnie materiały, które opierają się na badaniach naukowych, które mówią, że te modele, którymi się nas epatuje, oprócz tego, że epatuje się nas oczywiście zjawiskami ekstremalnymi, zjawiskami pogodowymi, to jest kolejna rzecz, które są ujmowane właśnie w odcięciu od statystyki, od tego, co było kiedyś. Zawsze wszystkie rzeczy się praktycznie wykorzystuje do tego, żeby nam rzucać na oczy tę rzekomą walkę z klimatem, konieczność tej walki z klimatem, czyli walkę z ocieplaniem się klimatu, który będzie powodował tyle i tyle złych rzeczy. Jest tylko jedna, myślę, zasadnicza sprawa. Jeżeli popatrzymy na to, jak temperatury na Ziemi się zmieniały, to możemy dojść do wniosku, do którego większość naukowców dochodzi, że my jesteśmy teraz, wychodzimy z ery zimnej, że było o wiele cieplej na naszym ziemskim globie, no i jakoś żeśmy sobie z tym radzili. Zresztą, szczerze Państwu powiem, ja lubię cieplej niż zimniej. Myślę, że wielu ludzi tak ma. Proszę Państwa, tutaj u nas w Kanadzie, właśnie ze względu na to, że to szaleństwo jest bardzo daleko posunięte, że premier Trudeau nie wycofał się z tego, co nastąpi 1 kwietnia, czyli kolejna podwyżka tego tak zwanego podatku węglowego, czyli podatku emisji węglowych, podrożenie tam ileś tam tony emisji i tak dalej. On oczywiście twierdzi, że to jest gra, której konsekwencji nie ponosimy, że to tylko zapłaci ten wielki przemysł, a nas to nie dotyka, bo my dostajemy jakieś tam zwroty z tego tytułu. Proszę Państwa, guzik, prawda? Tak powiem, proszę sobie to też poczytać, jak to działa. Oczywiście, że jest to podatek, oczywiście obciążający naszą gospodarkę, oczywiście, że działający proinflacyjnie, podnoszący ceny i zmniejszający nasz poziom życia. I to dzieje się w sytuacji, kiedy no, nie jest lekko. Generalnie świat drga i różne siły powodują, że ten błogostan, w którym byliśmy jeszcze jakiś czas temu, no, nie ma już teraz do nas zastosowania. Nasze dzieci będą żyły w o wiele trudniejszych czasach niż my żyliśmy przez większą część swojego życia. W związku z czym no, muszą być do tych trudniejszych czasów przygotowani, ale nie w ten sposób, że będą w jakiś straszliwie bolszewicki sposób wymieniać swoje tanie źródła energii na drogie źródła energii, swoje pewne źródła energii na takie, które no, mogą raz działać, a raz nie działać.
I to wszystko właśnie ze względu na walkę z klimatem. Nie ma żadnego alarmu klimatycznego. Klimat się zmienia, zmieniał się zawsze. Jest to rzecz oczywista. Nie możemy tych wszystkich czynników opanować. Jeszcze się taki nie urodził, co działalność Słońca będzie tak czarodziejską różdżką kontrolował. To samo dotyczy tego, co mamy w naszej Ziemi, wulkanów, tym podobnych rzeczy. W tym wszystkim właśnie jesteśmy my, człowiek, którzy powinniśmy mieć jak najwięcej możliwości radzenia sobie ze zmieniającym się klimatem, radzenia sobie z wysoką, niską temperaturą, z tymi wszystkimi niebezpieczeństwami, które nam natura tutaj na Ziemi zgotowała. I jedną z podstaw do tego jest właśnie dostęp jak najszerszy do jak najbardziej taniej energii. Oczywiście czystej tak, jeżeli jest ona w miarę tania i sensowna, na przykład energia atomowa. Jest cały czas mowa o tych modułowych reaktorach atomowych, ale proszę Państwa, to co nam się funduje teraz, to jest antynaukowe szaleństwo, doktrynerstwo oparte na dekretowaniu nauki i dekretowaniu prawdy przez państwo, czyli dokładnie to, z czym mamy do czynienia w systemach totalitarnych, bo dochodzi do tego, że nie ma już żadnej dyskusji naukowej wokół tego. Mamy jak gdyby jeden obóz finansowany doskonale przez państwo, przez różnego rodzaju agendy, które odcinają od tego, że nas straszą kupony. No i z drugiej strony tych naukowców, którzy zazwyczaj są starzy, bliscy emerytury, już ich kariera nie zależy od niczego, którzy mówią, no wiesz, tak po prawdzie to jest idiotyzm. Także proszę sobie wyrabiać zdanie, proszę sobie przede wszystkim wychowywać własne dzieci, żeby one nie były otumanione, bo w dzisiejszych czasach niestety poziom edukacji ogólnej jest niski. Wiele osób myśli na zasadzie magicznej, w związku z czym tutaj dochodzi tylko o to, czy wierzą tej czy innej stronie, ale postarajmy się przekonywać, postarajmy się pokazać te sylogizmy, te linie argumentacji, co z czego wynika. Tak to się właśnie przekłada, że ci niedokształceni, ci opanowani indoktrynerzy, o ile oczywiście nie są z gruntu zepsuci, no promują takich samych indoktrynerów i tworzy się swego rodzaju taki mechanizm administracyjny głupoty. Proszę Państwa, właśnie w tych czasach, które są tak wymagające, gdzie zmieniają się hegemonie na świecie, gdzie trzeba być sprytnym i szybko reagować, nie możemy sobie pozwolić na to, by być głupim. A niestety, no, tak władze w Europie, jak władze tutaj są głupie. Oczywiście głupie w cudzysłowie, bo można się zastanawiać, po co to wszystko? I tutaj odpowiedź jest oczywista. Po to, żeby zwiększać zasięg władzy państwowej. Po to, żeby pokazywać, jak wiele zależy od państwa, a przede wszystkim, ponieważ klimat dotyczy całej planety, jest rzeczą globalną, to jak ważne jest to, żebyśmy mieli rządy, które uniesiono, panują nad całą planetą i nad ludźmi na całej planecie. I właśnie tutaj jest to bardzo ciekawa i dobra rzecz dla tych, którzy rządzą, bo jest to pewien punkt podparcia dla tej dźwigni, którą ma się nas wszystkich przekabacić na globalizm, na to, żebyśmy ulegali tej mantrze, że potrzebna jest jedna władza, jedno trzymanie nas wszystkich za kołnierz, żeby ta planeta jakoś tam funkcjonowała i mogła oddychać. Nie potrzeba. Oczywiście współpraca jest konieczna, to jest oczywiste, ale nie ma żadnego alarmu klimatycznego, tak jak nie było żadnego alarmu pandemicznego, o czym Państwo, myślę, teraz już się przekonujecie
patrząc na to, jak z pandemią poradziły sobie kraje tak zwanego trzeciego świata, gdy nikt nic nie robił, zajmowano się zupełnie innymi sprawami, i jak ucierpiały od niej te kraje, które praktycznie no, walczyły w pełnej skali z tęże pandemią, zamykając swoje gospodarki, szczepiąc ludzi na 98,9% i biorąc lekarzy pod but. I jaki był tego efekt? To jest właśnie to, o czym powinniśmy dzisiaj słyszeć od naszych władz. To jest to, czym powinny się zająć różnego rodzaju komisje, gdyby im zależało na dobru nas wszystkich. Niestety świat jest coraz bardziej spolaryzowany na administrację, na tych, którzy rządzą, na tych, którzy biorą pieniądze z podatków, i na zwykłych ludzi. Niestety wbrew tym obietnicom, że to jest jakaś tam reprezentacja, coraz częściej jest to po prostu grupa samoobsługująca się naszym kosztem. I to trzeba sobie uświadamiać i trzeba dążyć, żeby było inaczej. Trzeba to zmieniać, trzeba po prostu dochodzić do zdrowych zmysłów i w zdrowym rozsądku się obracać. Myślę, że coraz więcej jest ludzi, którzy zdają sobie z tego sprawę, i też są politycy, którzy jak gdyby chcą jednak wrócić do tego starego, a nie popierać bolszewicką rewolucję panującego na szczeblu federalnym rządu, który jest złożony z agitatorów. Jest złożony z agitatorów, a nie z ludzi, którzy dbają o przyszłość tego kraju, dbają o nasz dobrobyt. Nie lubię rewolucjonistów, są to zazwyczaj ludzie ogłupieni i dlatego, proszę Państwa, jeśli tylko możecie, bądźcie kontrrewolucjonistami, przede wszystkim w sferze właśnie tej edukacyjnej. Kształćmy się wzajemnie, szukajmy dobrych informacji, walczmy z propagandą i kitem, który się nam na każdym kroku dzisiaj wciska. Tyle na dziś. Miejmy nadzieję, że szybko ta władza w Kanadzie jakoś się wymieni i będziemy po kolei musieli odbudowywać zdrowy rozsądek. Będziemy wracać do tego, co jest naprawdę ważne, a nie zajmować się jakimiś wymyślonymi przez ideologów bzdetami. Mówię Andrzej Komar.